Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Rząd PiS słynie z politycznego rozdawnictwa publicznych pieniędzy. Z rozdawnictwa, które wyklucza i które dzieli. Przekonał się o tym powiat kłodzki, największy na Dolnym Śląsku. Przekonali się o tym mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Najpierw rząd dzielił pieniądze w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, potem w ramach tak zwanego Polskiego Ładu. Tak rozdawał, że samorząd powiatu kłodzkiego w Funduszu Inwestycji Lokalnych w drugim i trzecim etapie otrzymał podwójne zero dotacji z publicznych środków. Publicznych, bo nie można ich nazywać rządowymi dotacjami, bo przecież rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko dysponuje naszymi, które pochodzą z naszych podatków. Polski Ład też dla powiatu kłodzkiego nie był szczodry. Powiat kłodzki nie otrzymał dofinansowania na budowę zespołu szkół specjalnych w Kłodzku, na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka i gminy Międzylesie, na przebudowę dróg powiatowych wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko-Polanica-Zdrój, na przebudowę drogi do jaskini Niedźwiedziej w Kletnie w gminie Stronie Śląskie, na przebudowę drogi na terenie gminy Międzylesie Nowa Wieść, Goworów, Roztoki, Goworów i na przebudowę drogi w Długopolu Górnym. Wcześniej w ramach filu na 9 zadań, m.in. na zakup karetek dla szpitala, także nie dostał. Ani na przebudowę skrzyżowań w Kłodzku, ani też na kładkę dla pieszych nad potokiem Dzik w Nowej Rudzie. Czy to oznacza, że samorząd powiatu kłodzkiego jest bogaty? Czy to oznacza, że w powiecie kłodzkim nie było negatywnych skutków pandemii? Czy to oznacza, że powiat kłodzki nie musi inwestować i się rozwijać dla swoich mieszkańców? Czy nie ma dróg do remontu? Ma ich 700 kilometrów. Czy to oznacza, że samorządowcy, urzędnicy przygotowali złe wnioski? Czy to oznacza, że mieszkańcy powiatu kłodzkiego nie pracują i nie płacą podatków, które idą do budżetu państwa? Otóż nie. Powiat kłodzki jest pomijany w publicznych dotacjach dlatego, że władza podzieliła Polskę na Polskę PiS i na miasta, gminy i powiaty, w których włodarze, samorządowcy nie chcą partyjnie wiązać się z PiS-em. To kara za to, że władze samorządowe nie wsparły projektu Duda 2020 i nie podpisały politycznego porozumienia z PiS-em, z lokalnymi politykami PiS-u. Rządowe programy wykluczyły wiele samorządów w Polsce, a powiat kłodzki jest jaskrawym przykładem tej niesprawiedliwości. Publiczne środki rozdysponowane zostały bez zasad, bez kryteriów, bez możliwości odwołania. Zostały rozdysponowane bez trybu, bez transparentności. Zlekceważyły mieszkańców. Dlatego władze powiatu kłodzkiego starają się opowiedzieć mieszkańcom, dlaczego powiat kłodzki nie inwestuje, jakby inwestować chciał. Dlatego w tym tygodniu zorganizował konferencję, aby o tym opowiedzieć mieszkańcom i rozpoczął akcję informacyjną. Na terenie powiatu pojawiły się banery, które informują o pomijaniu przez rząd powiatu kłodzkiego w pozyskiwaniu publicznych środków na potrzebne inwestycje. Dlatego także i ja dzisiaj o tym mówię, bo mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy czekają na powiatowe inwestycje, muszą mieć pełną o tym wiedzę. Szanowni mieszkańcy, musicie wiedzieć, że powiat kłodzki wziął udział we wszystkich edycjach programu Polski Ład, ale także Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wziął udział planowo, rzetelnie, prawidłowo, składając wiele wniosków na remonty dróg powiatowych, ale także budowę zespołu szkół specjalnych w Kłodzku do rządowego programu Polski Ład. Na łączną kwotę blisko 130 milionów złotych. Dofinansowanie otrzymał tylko do dwóch wniosków w kwocie niespełna 10 milionów. Dlatego też ja dzisiaj w polskim Sejmie pytam rząd, dlaczego powiat kłodzki i jego mieszkańcy od lat są pomijani w rozdziale publicznych środków przez rząd. Za jakie środki inwestować ma powiat, który praktycznie nie mając własnych dochodów musi dopłacać do rządowych zadań. Do oświaty dopłacił 11 milionów złotych, a do szpitala 3. I to nie koniec dopłat, bo największa inflacja, wszechobecna drożyzna dotknie wszystkie jednostki, które prowadzi powiat. W szpitalu dojdą ustawowe podwyżki, na które trafiły z budżetu państwa niepełne środki. Władza PiS publiczne pieniądze potraktowała jak polityczny łup. Publiczne pieniądze stały się nieobiektywnym batem dla tych burmistrzów, wójtów i starostów, którzy nie chcieli politycznie bratać się z PiS-em, a chcą jedynie służyć mieszkańcom w małych ojczyznach. Tej sprawy nie zostawię. Będę ją w imieniu samorządowców drążyć i informować opinię publiczną o odpowiedziach rządu. Bo mieszkańcy powiatu kłodzkiego w niczym od nikogo nie są gorsi i płacą takie same podatki jak Polki i Polacy w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.